Za chwilę będzie trailer Hype MMA. Mogę wam zdradzić. Znany i lubiany pan Bary zawalczy tutaj na gali. W momencie kiedy w ogóle się dowiedziałem od niego, że chciałby, robiłem wszystko, żeby to się powiodło. Często też mnie pytaliście w sumie o Maciasa. Macias na razie ma jeszcze, jest podczas rekonwalescencji, tak, z jego barkiem. Na pewno jak zdrowie pozwoli, to też postaram się zrobić wszystko, żebyśmy pana Maciasa też zobaczyli, jeśli on oczywiście będzie chciał. I teraz tak, wiele osób pewnie się zastanawia, jakie będzie obejście, że Rafonix walczy na hypie, a ma tego bana na YouTubie, nie? Więc tutaj tak to zostało rozwiązane, że został założony kanał Twitch Hype'u, na którym będą wszystkie konferencje, na którym będą wszystkie, ogólnie cały ten content, który normalnie by się pojawiał na YouTubie, będzie na kanale Hype'u, będzie na kanale właśnie tutaj. Więc tyle, nie? Nikt nie będzie stratny, więc tak to zostało tutaj rozwiązane. Trailer ja oczywiście widziałem, ponadto jeszcze poza spotkaniem tutaj, czy tam zobaczeniem, kto się będzie bił, jak chcecie, to wam omówię formułę, jak będzie wyglądać, chociaż nie wiem, czy to można powiedzieć już. Chyba można. A jak nie można, to tak wam powiem, bo nikt mi nie mówił, że mam nie mówić. Czemu na Twitchu z Hype MMA? No bo Rafonix jest personą non grata na YouTubie. A ponadto to jest kolejny kanał komunikacji, nie? Krzyżuj cię wezwał na Hype MMA 11. Ale fajnie. O, jest pan trailer. Jest i pan Bary, ale ich wszystkich napierdoli tam pan Bary. Tak, hejter też baczy, ale to jest super fajne. Tak, to jest ziomek z Budgra, dokładnie, no. Ogólnie teraz jeszcze mają jakieś wywiady puścić tutaj z zawodnikami, żeby ich lepiej poznać. O, tu macie całą ten. Tu macie cały spis, nie? Kto z kim będzie walczył. Teraz zapytacie, czy ja znam ich wszystkich? Nie. Hubert Miściewojewski, MMA Bądź na Bieżąco, a razem ze mną Patryk Malinowski. Siemano, witam serdecznie, cześć. Siema, słuchajcie. Czekajcie, bo chciałem jeszcze tylko powiedzieć. Ogólnie hype będzie polegał na tym, że to pewnie... Jak będzie miejsce do walki wyglądać itp., to w następnych dniach dostaniecie informacje, pewnie na konferencji, ale hype to
Hype to będzie taka platforma, gdzie przede wszystkim wy jako widzowie będziecie mieli bardzo dużą wagę w tym, kto zawalczy, bo hype'u będzie sezon, tak? To będzie sezon tych hype'ów, gdzie będzie kilka gal, na każdej gali będą walczyć inni ludzie. I potem będzie finałowa gala, gdzie osoby, które między innymi wy będziecie wybierać, nie na podstawie tego, jak się zaprezentują, co sobą wnoszą, będą walczyć na tej finałowej gali, z której również będziecie wybierać osoby, które trafią do fejmu, które tam dostaną kontrakty w fejmie, nie? Kiedy ta gala? Gala będzie 17 kwietnia, a konferencja, na którą ja zresztą pojadę, jest w niedzielę 11, czyli za dwa dni jest konfa. Konfa również będzie tutaj na Twitchu. A kiedy walki? No walki będą 17, nie? Walki będą 17 kwietnia. Tutaj, żeby też jeszcze lepiej zapoznać się z zawodnikami, bo też się może wydarzyć, że po prostu nie kojarzycie tych ludzi. To są urywki wywiadów, które właśnie Hubert przeprowadził. One też będą w internecie, one na YouTubie z tymi ludźmi. No i tutaj możecie sobie też się zapoznać. Czemu na Twitchu? Raz, że to jest kolejny, tak jakby, no różne też jest dojście do widza, że tak powiem, nie? To jest kolejny, nie tylko YouTube, jest też Twitch. I tyle, no trzeba się rozbudować, nie? Żeby to nie było, wiecie, jakieś weselniaki i tak dalej, nie? Właśnie mają być weselniaki. Ale powiem ci szczerze, właśnie chyba po to chcemy wrócić do korzeni. Zrzeszać takich ludzi jak ty, no nie? Takich, wiesz, otwartych wariatów. Będziesz dymił na konferencji mocno? Człowieku, stary, będzie normalnie, przykręćcie stoły, tam Wojtek Bąbel, przykręćcie stoły, będę sprawdzał, czy są przykręcone. Amadeusz V2. Nie no, może aż tak to nie, ale spokojnie, możecie liczyć naprawdę na srogi dym. No i powiem szczerze, no jestem taki zafascynowany walkami, jaram się w ogóle tematem. A dwa, no wiadomo, bo Rafonic ma tutaj problem YouTube'owy. Się osobom, które... No ale ja już o tym wspominałem na początku, nie? Nie mogły takiego osiągnąć, no bo wiadomo, no dostać się do fejmu też nie jest łatwo, nie? Już tam trzeba być troszeczkę rozpoznawalnym. I szczególnie na przykład ja zauważyłem, że jest bardzo dużo TikTokerów teraz na hype. Strasznie dużo. Jakby praktycznie sami. Ja jestem na przykład gamerem, nie? Ja TikToka w ogóle na przykład nie ogarniam i jest mi naprawdę ciężko, no nie? No i wiecie, ja na przykład sprawdzam gościa, robię research, nie? Mojego przeciwnika, nie wiem, czy mogę mówić, chyba jeszcze nie. Wiesz co, już możemy, bo my wywiadujemy i tak już po ogłoszeniu. Aha, dobra, to generalnie sprawdzam jego sprawdzam TikToki Władka i słuchajcie, męczące są treningi, ale sprawdzanie kolesia, który i oglądanie tych wszystkich cringe'owych filmików, słuchajcie, to mi poryło banie, stary, nie? Ja pół godziny przeglądam i mówię sobie, nie, już mózg mnie boli, człowieku, przepalony jestem, nie? Muszę to wyłączyć i cyk, wywaliłem to, nie? I co, twój rywal jest cringe? Aha, i następną rzeczą jest, no, ci, co sobie kupili licencję na Fame 9, to wiadomo, że mają hype'a za darmo teraz, tego, co będzie. Gale hype'a będą średnio co 2 miesiące. Będzie pięć gali eliminacyjnych i jedna właśnie główna na zakończenie sezonu. No to łatwo sobie chyba czas policzyć, jaki będzie. I tyle. I zawodnicy, jest możliwość, że jacyś zawodnicy właśnie będą walczyć powyżej jednego raza, ale najprawdopodobniej inaczej, czy jak ktoś przegra na przykład swoją walkę, to czy jest szansa, że nadal może się dostać do tej finałowej gali i wejść do fejmu? Może. Bo tak jak mówię, bo osoby, które ludzie chcą oglądać, będą ludzie wybierać, nie? Będą no, powyżej no, jednej walki, nie? Czyli każdy kupiony fejm, free hype, tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że wszystkie osoby, które Fame 9 kupili, będą teraz mieli tego hype'a za darmo. Poniekąd też się to wiązało z tym, że były te problemy techniczne na fejmie. To akurat ja nie wiem do końca, jak będzie w przyszłości. Na pewno z tego, co rozmawialiśmy, ile teraz fejm kosztuje? Chyba z 25 zł, coś koło tego, 23 zł. Hype będzie dużo tańszy. I z tego, co rozmawiałem i z tego, co wiem, to posiadanie, będzie, nie wiem, w okolicach dyszki, żeby coś powiedzieć, nie? Będzie ten hype kosztował. I
I wraz z dostępem do tych gal, co kupujecie, też będzie jedna nowa rzecz jeszcze, nad którą pracują, do której też będzie fajny dostęp, nie? Jest strona Hype MMA, czy na stronie FMMA będzie oglądany? Wiesz co, jest strona Hype MMA, nie? Jest Hype MMA TV. Czy będę na konferencji jako włodarz? Będę. Będę na konferencji jako włodarz. Aha, wraca Loża Szyderców. Ma wrócić Loża Szyderców. Ma wrócić Loża Szyderców na Hype'ie, którą tam jeszcze z innymi osobami ja będę prowadził już na samej gali. Więc po prostu przenosimy się na ten. Przenosimy się na arenę, gdzie będą walki i wuja tam będzie miał swój pokój i będziemy lecieć z kurwami, nie? Wiesz, o co chodzi. Czy wiadomo, kto w Loży jeszcze będzie? Jeszcze jest dogrywane, że tak powiem. Ale to konto jest w swojej Madzia na Hype stronie? O, ciekawe, wiesz co, nie wiem, tego ci nie powiem, czy jest migracja bazy danych i czy będąc na tym, i czy będąc, czy mając konto na Fejmie, masz konto na Hype'ie, ale jak nie, no to pewnie założysz na taki sam e-mail i będziesz miał, nie? Albo po prostu ten kod aktywacyjny, który masz, pewnie będzie trzeba wpisać na Hype'ie. Nie wiem, jak to jest rozwiązane, bo o tym nie rozmawiałem. Czy jak kupiłem pakiet Fame 9 i 10, to Hype mam za darmo na stronie Fame Ma, czy na jakiejś innej? Albo, no, tak jak mówię, albo to będzie na Fame, albo to będzie na Hype'ie. No, ciężko mi powiedzieć, nie? Ale no, to są tylko dwie możliwości. Więc no, ja to widzę tak. Żeby skończyć. Na każdym Hype'ie będzie jakaś walka osób z Fame'u. Czyli na przykład tak jak teraz jest Rafonix Hater, to na przykład na kolejnym Hype'ie, nie wiem, żeby coś powiedzieć, będzie kurwa, nie wiem, Adrian Polak versus ktoś inny, nie? Też z Fame'u, nie? Czy będzie, nie wiem, Marta Linkiewicz versus mój stary, nie? Że nie, mój stary niestety w Fame'ie nie jest. No to ktoś, kto był w Fame'ie, nie? Że będzie taka juicy walka dla ludzi, czy ludzi z Fame'u, nie? Tak, i tu są jeszcze wywiady, nie? Jakby były tutaj osoby, których nie znacie, chcielibyście się z nimi zapoznać. Wiadomo, że będzie na tym, na kanale tutaj Huberta, MMA, chyba wiesz więcej, coś takiego. I tyle, nie? Wiesz co, ma wywalonego w kosmos, bo wiesz, no kurwa, jest sławny z tego, że no jest kumplem Nitra. Wiesz, no ogląda go w ciul osób, chyba a tak naprawdę zobacz, ile osób może być w jego miejsce, nie? Czyli na przykład, ilu jest zajebistych twórców, którzy nie mają kumpla Nitronizaka, a wiesz, a który może... I właśnie dlatego też jest hype, nie? Że fajnie, żeby te osoby się pokazały. No a taki take fan, który wiesz, uważa się za nie wiadomo kogo, a tak naprawdę wybił się na Nitrze, to... No, dla mnie to jest jakaś abstrakcja kompletna. No i za to też będzie klepany, nie? Mam nadzieję. Patryk, ja już nie mogę doczekać konferencji swoim udziałem. I co, widzimy się na konferencji. Dziękuję bardzo za rozmowę, że przedstawiłeś się tutaj naszym widzom.